7:40 i komu chyba jest tutaj wygodnie. I to chyba bardzo. A drugi ma fajne zajęcie. Aż ci spadło z wrażenia. Ja właśnie montuję film, bo tak jak wam mówiłam, w piątek chyba, albo w czwartek. Dzisiaj idę na szkolenie, więc muszę już działać. Jest 7:40, a ja montuję. Siemka, siemka. Jest niedziela. Już wyszłam. Nie zdążyłam pomalować paznokci. Nie zdążyłam sobie zrobić jedzenia. Ale wszystko... Ale wszystko inne, ale odcinek Teen Wolf obejrzałam. Ale oglądałam, jak się malowałam, więc wiecie. Dobra, więc idziemy, to znaczy ja idę, Alan jest tak miły, że chciał mnie odprowadzić. Idziemy na szkolenie. Tak jak wam mówiłam właśnie wcześniej, chociaż już to mówiłam raz, optymalizacja żywienia chyba i suplementacji w sportach sylwetkowych z Markiem Fischerem z Mauri Training Center. Jeżeli bylibyście ciekawi. Więc idziemy. W ogóle postanowiliśmy iść pieszo, bo chyba będzie szybciej niż tramwajem. Więc zobaczymy, a zresztą dzisiaj jest niedziela, więc te tramwaje jeżdżą tak, jakby chciały, nie mogły, więc... No, dobra. To zobacz, ale mam nową kurtkę. W końcu ją ubrał. Owszem. Jeszcze coś nowego, a plecaczek, ale to nie. A nie masz plecaczka na sobie. Dobra, więc odezwę się do was pewnie po szkoleniu już. Siemka, już jestem po. Trochę się przedłużyło. Wiem, że mnie ledwo widać, ale deszcz pada, więc nie chcę ściągać kaptura, bo mam świeżo pięknie umyte włosy, więc wiecie, ochraniam. Jeżeli chodzi o szkolenie... Aha, ale w ogóle mam brudny aparat, czekajcie. Jest lepiej? Chyba nie. Bardzo jestem zadowolona ze szkolenia, cieszę się, że na niego poszłam. Jeżeli będziecie mieć okazję, a interesujecie się tym tematem, to polecam, bo to nie było tylko odnośnie suplementacji i żywienia w tych sportach sylwetkowych, ale też ogólnie bardzo fajne wskazówki, triki i tak dalej, więc polecam naprawdę. A teraz wracam. Miałam malować paznokcie, znowu ich nie pomaluję, bo zaraz jedziemy na siłownię. Ale muszę jeszcze sobie zrobić jeść. Dzisiaj mam ochotę na coś słodkiego, więc zrobię jakieś placki z czekotellą i z bananem. Tak, właśnie ostatnio ktoś mi napisał, że moje jedzenie wyglądają wszystkie jak cheaty, a żaden to nie jest cheat. Widzicie, tak trzeba robić, żeby dieta nie była nudna, tylko smaczna i żeby każdą smakowała, więc taki będzie plan. Pokażę wam, jak zrobię. A na razie się wyłączam, bo i tak mnie nie widać. Jestem już w mieszkaniu. Związałam od razu włosy, bo zaraz będę mówić, robić dziś, tak jak mam. Mówiłam, ale nie pokazałam wam jeszcze tego kalendarza, bo jeszcze go nie otwierałam. A we wczorajszym, czyli dzisiejszym vlogu piszecie, że wam znowu nie pokazałam kalendarza, ale otwierałam i nagrywałam, ale niestety głos był jakiś taki dziwny i nie mogłam tego wrzucić. Ale wczoraj była taka pomadka i ona, słuchajcie, ona naprawdę jest piękna. To jest świetny odcień, to jest odcień w kolorze Roam. I jest naprawdę piękna, teraz wam nie będę pokazywać, bo i tak... Jest za ciemno na to już, a dzisiejszy cień to już otwieram. A nie, to jest Kanto, to nie jest ta pomadka. Czekajcie, a to było coś w tym stylu. To może to jest to, a może to jest to, a może to jest to. Kurczę, teraz ja nie wiem. O nie, to jest chyba ta pomadka, ale ona też jest bardzo ładna. Dobra, więc... Na pewno zrobię na końcu takie zdjęcie ze swatchami na Instagramie, więc sobie zobaczycie. A cień tu jest dzisiaj zielony. Nie wiem, nigdy nie używam zielonego cienia, zobaczymy. Ale tak jak mówiłam, jakoś cienie mi nie powalają pomadki za to w 100%. I nawet gdybym kupiła ten kalendarz, to i tak byłabym zadowolona, bo te pomadki są po prostu świetne. A pytacie się też często, skąd właśnie jest ten kalendarz. To jest kalendarz, jak widzicie, z Nexa. Możecie go kupić albo w sklepie w Warszawie, w Złotych Tarasach, albo przez stronę internetową Nexa. Idę robić jeść. A tu jeszcze dziubaski, które znowu powyciągały papiery. I jeden ma nawet jeszcze coś na pyszczku, no to znaczy obok pyszczka. Co ty tu masz? Co to jest? Czemu to się nie chce?
No ja też się cieszę, że was widzę. Ale co to jest? Kurczę, wiesz co, to się przykleiło do niego. Dobra, zaraz to będę musiała mu odkleić. Odciąć. Będziemy cię ciąć, bo jesteś niegrzeczny, wiesz? Na zdrowie. No ty, pluszaczku, też jesteś pewnie niegrzeczny. O, bo gryziesz na przykład Miśka. No idźcie sobie, idźcie. No, zaraz rozwalisz, nie kładź się tak mocno. Nie? Oj, a w ogóle obecna zapora, żeby nie weszły. Kupimy w końcu bramę, tylko musimy ogarnąć tą sprawę. Żebyście tu nie wchodzili, bo nie wolno tu wchodzić. Wiecie? Bo to jest mój pokój i mi go niszczycie. Jesteście niegrzeczni wtedy bardzo. Ale macie mnie gdzieś, tak? Bo w ogóle się na mnie nawet nie patrzycie, tylko pluszaczek. A pluszaczek też już nie. Bo teraz ty się patrzysz. Cześć! No co? Oj, nie widać puszka. Robię. Tu już mam właśnie tą masę. Masę to tu już mam. Dzięki. Nie wiem, czy to jest komplement, czy nie. O, ja sobie tutaj robię, a pluszaczek sobie leży. Hej. A tu sobie leży mi się. Chodź. Mój potem. I tak wygląda mój posiłek. Możecie mi zazdrościć. A przepis będzie pewnie na dniach, albo już. Nie, będzie na dniach na tym Instagramie Fujim Girl. Dzisiaj będzie dobry trening, bo będę tego słuchać. Nie, dziubaski. Idziemy ćwiczyć! No już musimy wychodzić. Idziemy, idziemy, a wy tu zostaniecie spać. Czas spać! Nie, nie będziecie ćwiczyć niszczenia pracy. Spać! Jestem już na siłowni. Przed treningiem witaminy C. Byliśmy jeszcze w Magnolii w Kubusie, bo Alan oddawał ten szalik, o którym wymówiłam. I będziemy ćwiczyć. W końcu ćwiczymy razem. Tu Alan, a tu ja. Pluszak wygląda teraz strasznie i w ogóle powiem wam, że jak go widzę wieczorem z takimi oczami, to trochę się boję. Bo teraz mu przemywaliśmy... No co ty robisz? Teraz mu przemywaliśmy parasolem. A Miśkowi nie trzeba przemywać. Ale pluszaczek wygląda strasznie. No czy wy musicie się gryźć cały czas? Wiecie w ogóle, która już jest godzina? Wy już powinniście spać. Spać, a nie się gryźć. Misiek, pluszak, hej, dziubasy, pluszaczku, idź sobie tak. Oddal się od twojego nikczemnego brata. Miśka. Co nikczemny bracie? A ty jesteś nikczemny brat 2. Nie gryź mu łapki, co ty mu robisz? Widzicie? O tej godzinie, jest godzina późna. Nie wiem, która, ale jest późna. I jesteśmy już w domu. Miałam w ogóle jeszcze ponagrywać chwilę w szatni,
Ale niestety jakaś pani weszła, więc już nie chciałam tego robić, bo to trochę byłoby słabe. Dobra, więc ja już będę kończyć. Trochę krótki był dzisiaj dzień, no ale tak jak wam mówiłam, właśnie byłam na tym szkoleniu. Czekajcie, to wam się pochwalę moim certyfikatem. Więc tak wygląda certyfikat właśnie z tego szkolenia. I oczywiście dostaliśmy jeszcze screeny z prezentacji i jeszcze tutaj cały plan szkolenia. I naprawdę, jeżeli w ogóle szukacie takich szkoleń dotyczących żywienia i suplementacji, to moim zdaniem jednym właśnie z lepszych miejsc, gdzie szukać, to Maurich Training Center, tak się to teraz nazywa, na Facebooku znajdziecie, albo maurich.com i tam już macie wykaz wszystkich szkoleń. Dobra, więc będę kończyć. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film dosyć krótki, ale że wam się spodobał. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!